Możemy spotykać się i działać w ramach kampanii. Dla nas jest to bardzo ważne i każdego dnia we wszystkich miejscach w Polsce będziemy spotykać się, rozmawiać z Polakami, mówić o tym, jak ważne są te wybory, jak ważny jest udział w tych wyborach, jak ważna jest frekwencja i jak ważne jest to, żebyśmy nie pozwolili sobie tych wyborów ukraść. To są wybory o wszystko, o Polskę w Europie, o Polskę demokratyczną, o Polskę praworządną, samorządną, o Polskę, w której każdy i każda z nas będzie czuł się bezpieczny. To są wybory o to, żeby nasze dzieci miały bardzo dobrą edukację. Więc codziennie w każdym miejscu w Polsce będziemy z naszymi sercami, bo Polskę mamy w sercu, i rozmawiali z Polakami. Mam nadzieję, że 15 października Polska zmieni się na wspaniały, nowoczesny, bezpieczny kraj. Szanowni Państwo, ta kampania wyborcza, te wybory, to jest gra o wszystko. Jesteśmy od wczoraj w permanentnej kampanii wyborczej. Od rana rozdajemy nasze materiały, od rana rozmawiamy z Polakami, zachęcać ich do głosowania, do pójścia na wybory. I nie bez przypadku jesteśmy dzisiaj w Pruszkowie. Jeszcze kilka miesięcy temu był tutaj wypadek z udziałem policji, spowodowany przez policjantów, z udziałem dziewczyn, które były zabrane przez policjantów do samochodu. Takich sytuacji nie może być. Te wybory są też o tym, o naszym bezpieczeństwie. Te wybory są o tym, żeby w szkole miał kto uczyć nasze dzieci, żeby nie było zakłamywanej historii. Te wybory są o tym, żeby ludzie mogli spokojnie przejeżdżać samochodami przez ulicę, nie bojąc się, że zderzą się z kolumną rządową. Te wybory są o prawach kobiet. Musimy walczyć, musimy być na tych wyborach i zachęcamy wszystkich, żeby 15 października pogonili pana Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, nieprzypadkowo spotykamy się przy stacji kolejowej. 8 lat temu PiS wprowadziło Polskę na ślepy tor. Na ślepy tor rozwoju, na ślepy tor w Unii Europejskiej, na ślepy tor bezpieczeństwa. Nawet jeżeli mówimy o kolei, to w ciągu ostatnich paru miesięcy 10-krotnie pociągi wjechały na niewłaściwy tor. Pan Bóg uchronił, ale jeżeli dalej tak będzie, to może i Pan Bóg się nawet nie wyrobić, żeby chronić to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości niszczy. 15 października my przestawimy zwrotnicę i przywrócimy Polskę na właściwe tory. Dziękujemy. Czy są pytania? Dziękuję bardzo. Do pracy.